Blogi i fanpage'e ze zdrowym żywieniem cieszą się bardzo dużą popularnością. I przyznam, że ja sama lubię też na nie zaglądać, bo możemy tam znaleźć różne ciekawe i pożywne rozwiązania dla naszej rutynowej diety. Jedną z takich zasad, którą znajdziemy tam na wszystkich blogach, bez względu na to, czy jest to wegańska strona, czy wegetariańska, czy jakoś pełnoskładnikowa, i zasadę, którą nam powie pewnie każdy specjalista w dziedzinie żywienia, jest taka: lepiej mniej, a częściej, niż więcej, a rzadziej. Czyli mniejsze posiłki, a częstsze, niż duże, a raz na jakiś czas. I znamy też to powiedzenie, że stajemy się tym, czym się karmimy. No i podobnie rzecz ma się do naszego życia duchowego. Lepiej napełniać się Słowem Bożym częściej, a w mniejszych porcjach, niż jakoś dużo, a od wielkiego dzwonu. To napełnianie się perspektywą Słowa Bożego daje nam nowe spojrzenie na naszą codzienność, na rzeczywistość, na wszystkie sprawy naszego życia. I czy poza medytacją i naszym życiem sakramentalnym istnieje jakiś sposób modlitwy na to, aby właśnie tak napełniać się kropla po kropli Słowem Bożym? Otóż jest. Jest taka modlitwa, która przecina Słowem Bożym różne części dnia, która zawiera w sobie i teksty psalmów, i teksty Pisma Świętego poza psalmami, i modlitwy Kościoła, i prośby, które możemy zanosić do Boga. Tą modlitwą jest liturgia godzin, zwana inaczej brewiarzem. Wszystkie teksty modlitwy zawierają się w tej księdze, którą właśnie trzymam w ręku, i składają się one z takich modlitw, które mogą brzmieć dla niektórych nieco orientalnie. Są to jutrznia, modlitwa w ciągu dnia, godzina czytań, nieszpory i kompleta. Te wszystkie nazwy, które wymieniłam, to są odpowiednie modlitwy na każdą z pór dnia. Zaczynamy jutrznią rano, a kończymy kompletą tuż przed snem. I co nam taka modlitwa daje? Jest ona nazwana modlitwą uświęcenia czasu. Czyli czym? Co znaczy w ogóle uświęcenie? Myślę, że jedną z takich perspektyw uświęcenia jest właśnie zmiana naszej perspektywy, jakby widzenie codzienności właśnie przez pryzmat Słowa Bożego. Kiedy nie mam wystarczającego czasu na medytację, bo nie mogę sobie w ciągu dnia wygospodarować tego żelaznego pół godziny na to, żeby usiąść przed Panem ze Słowem Bożym, to mogę napełnić się tak jak takimi pełnowartościowymi posiłkami, właśnie taką modlitwą Słowem Bożym, właśnie korzystając z brewiarza. Nie zajmuje ona tyle czasu jak medytacja, a napełnia nas właśnie tą Bożą myślą. Czyli rano biorę jutrznię, staję przed Panem, zawierzam Mu cały dzień, wychwalam Go, już na początku dnia Mu dziękuję i napełniam się Jego Słowem. Czytam ten krótki fragmencik czytania, potem zanoszę do Niego prośby i wieńczę to modlitwą, którą w tym dniu modli się cały Kościół. No właśnie. Brewiarz może być kojarzony najczęściej albo z kapłanami, którzy są zobowiązani do tej modlitwy, albo z osobami konsekrowanymi. Dzięki temu mam też świadomość, że biorąc tę księgę, nie modlę się sam, że ze mną modli się Kościół na całym świecie. I nie tylko to ja umacniam się Słowem Bożym, ale przez prośby, które są tutaj zawarte, modlę się za wszystkich tych, którzy właśnie może dzisiejszego dnia już nie mają siły, nie mają siły stanąć przed Panem, nie mają przestrzeni czasowej, i ich także Panu powierzam. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby właśnie w taki sposób zacząć się modlić, do tego, żeby najpierw spróbowali od sięgnięcia do tekstów brewiarza, może nie od razu przez zakup takiej księgi, ale przez stronę internetową.
Są one dostępne choćby na stronie brewiarz.pl. Tam na każdy dzień można znaleźć właśnie wszystkie modlitwy, którymi modli się Kościół. I jeżeli nie macie czasu na to, żeby modlić się wszystkimi godzinami, to zachęciłabym do tego, żeby wybrać albo jedną, albo dwie, jutrznie nieszpory, albo tuż przed snem jakoś oddać Panu cały ten dzień. Jeżeli się rozsmakujecie, jakoś zakosztujecie w tej modlitwie, to może wtedy przyjdzie czas na zakup takiej księgi. I albo na stronach internetowych, albo właśnie na początku tej księgi, pierwszego tomu, jest wytłumaczone, jak po kolei modlić się tymi godzinami. I co jeszcze ciekawe, że brewiarz, on zawiera w sobie wszystkie tajemnice Jezusa właśnie przez to, że jest on włożony w rok liturgiczny. Czyli pierwszy tom to Adwent, zaczyna się rok liturgiczny i razem z Jezusem przyglądamy się Jego tajemnicom, które On w ciągu całego swojego życia przeżył. Gorąco zachęcam.